Niektóre zmiany skórne można usuwać laserowo, natomiast należy bardzo uważać, bo nawet zmiana, która czasami może nam się wydawać na, na oko, zmianą łagodną, może być zmianą złośliwą. Najlepszym przykładem jest czerniak, który z samej nawet nomenklatury powinien mieć czarny kolor, a istnieją rodzaje czerniaka, który, który nie ma żadnego zabarwienia. Także. Zawsze trzeba uważać, jeżeli pacjenta poddałoby się. Czy usuwałoby się zmianę laserową? Można tak robić tylko i wyłącznie w nielicznych przypadkach i u pacjentów najlepiej wcześniej diagnozowanych dermatologicznie. Zawsze bezpieczniejszą opcją usunięcia zmian skórnych jest wycięcie chirurgiczne i przekazanie materiału do badania histopatologicznego. Wtedy mamy pewność, że dana zmiana była zmianą łagodną i że nie musimy się obawiać dalszych konsekwencji.